kanał Niebajki. Katecheza dla dzieci przedszkolnych. Bo wiara rodzi się ze słuchania. Katecheza 32. Apostołowie przystępują do pierwszej komunii świętej. Drogie dzieci, kiedy Pan Jezus umył nogi swoim apostołom, zasiadł ponownie z nimi przy stole. Pan Jezus wiedział, że następnego dnia miał umrzeć i że potem powróci do nieba, do swojego Ojca i Ducha Świętego. Byłby bardzo smutny, jeśli miałby opuścić swoich uczniów i wszystkich ludzi, ponieważ bardzo kochał ich wszystkich. Pan Jezus wiedział, że apostołowie także byliby bardzo smutni z powodu Jego odejścia. Dlatego zechciał im dać największy prezent, jaki tylko może istnieć. Co było tym prezentem? Posłuchajcie dobrze. Pan Jezus wziął kawałek chleba, wzniósł oczy ku niebu i uczynił dzięki swemu Ojcu. Następnie pobłogosławił ten kawałek chleba, podzielił go na kawałki i podał go swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie, to jest bowiem ciało moje. W tym oto momencie nie było tam już chleba. To było ciało Pana Jezusa. Wydawać by się mogło, że to jest jeszcze chleb, ale to prawdziwie ciało Pana Jezusa. Następnie Pan Jezus wziął kielich z winem i również złożył dziękczynienie swemu Ojcu. Pobłogosławił wino i podał je swoim uczniom do picia, mówiąc: to jest krew moja. I w tym samym momencie w kielichu nie było już wina. To była krew Pana Jezusa. Wydawałoby się, że to jeszcze jest wino, ale to prawdziwa krew Pana Jezusa. Pan Jezus uczynił ogromny cud. Przemienił chleb w swoje ciało, wino w swoją krew. Pan Jezus może to uczynić, ponieważ On jest Bogiem, a Pan Bóg może uczynić wszystko. Oddał siebie samego swoim apostołom, aby być ich pokarmem. Oddał im swoje ciało i swoją krew. Ofiarował im pierwszą komunię świętą. Apostołowie byli pierwszymi, którzy otrzymali Pana Jezusa w komunii świętej. Prezentem, który On im dał, był sam Pan Jezus. Komunia święta to przyjęcie Pana Jezusa do swojego serca. O, jak bardzo apostołowie byli szczęśliwi z przyjęcia Pana Jezusa. Już nie rozmawiali między sobą. Teraz modlili się do Pana Jezusa, mówili do Niego w ich sercach. Tak jak wy to robicie, kiedy modlicie się w kościele. Ale Pan Jezus nie chciał dać samego siebie wyłącznie apostołom. On przyszedł na świat dla wszystkich ludzi i dlatego chciał dać swoje ciało i swoją krew wszystkim ludziom. I chciał oddać się również wam. On myślał o was, kiedy oddał się swoim uczniom podczas ostatniej wieczerzy. Pewnego dnia wy także przyjmiecie swoją pierwszą komunię świętą. Pan Jezus ofiaruje wam wtedy swoje ciało i swoją krew. Otrzymacie w waszych sercach Pana Jezusa, tak jak apostołowie go otrzymali. Widzicie, Pan Jezus znalazł pewien sposób, aby pozostać na ziemi, kiedy będzie musiał wstąpić do nieba. Czy przypominacie sobie obietnicę, jaką Pan Jezus złożył po cudzie rozmnożenia chleba? Podczas ostatniej wieczerzy Pan Jezus wypełnił swoją obietnicę,
i oddał się jako pokarm dla całego świata. Jak bardzo Pan Jezus jest dobry! Ostatnia wieczerza była pierwszą mszą świętą, która została odprawiona na ziemi. To Pan Jezus odprawił tę mszę świętą. A następnie Pan Jezus powiedział do swoich uczniów, aby powtarzali ją tak, jak On to zrobił, przemieniając chleb i wino w Jego ciało i krew, wypowiadając te same słowa jak Pan Jezus. Pan Jezus uczynił z apostołów pierwszych kapłanów. Dał im prawo do odprawiania mszy świętej. W Wielki Czwartek Pan Jezus podarował swoim uczniom i nam również najcenniejszy prezent, jaki tylko może istnieć – mszę świętą i komunię świętą. Tak bardzo dziękuję Ci za to, Panie Jezu. Czy wiecie, co dzieje się podczas mszy świętej? Kapłan wymawia te same słowa, które wypowiedział Pan Jezus podczas ostatniej wieczerzy i przemienia chleb i wino w ciało i krew Pana Jezusa. Podczas mszy świętej Pan Jezus, Syn Boży, staje się obecny na ołtarzu. Nie widzimy Go, ale On rzeczywiście jest tam obecny. To ten sam Pan Jezus, który stał się malutkim dzieckiem i który uczynił tak wiele cudów. Pan Bóg jest bardzo zadowolony, kiedy uczestniczę w mszy świętej. Kiedy słyszycie ministranta, który dzwoni dzwonkami i kapłana, który podnosi hostię, a następnie kielich ponad swą głowę, wtedy mówcie w waszych sercach: Pan Jezus właśnie przemienił chleb w swoje ciało, a wino w swoją krew. To właśnie Pana Jezusa kapłan trzyma teraz w dłoniach. Podczas mszy świętej spoglądajcie ze czcią na hostię świętą i mówcie Panu Jezusowi w skrytości waszych serc: Pan mój i Bóg mój. Maleńki Jezu, Ty jesteś prawdziwie obecny w hostii. Pragnę gorąco być Ci we wszystkim posłuszny, aby móc pewnego dnia przyjąć Cię do mojego serca. Pytania do katechezy 32. Kiedy Pan Jezus umył stopy swoim uczniom? Co zrobił Pan Jezus po umyciu stóp swoim uczniom? Dlaczego Pan Jezus chciał podarować swoim apostołom prezent? Co było tym prezentem? Jakie słowa wypowiedział Pan Jezus, przemieniając chleb w swoje ciało, a jakie przemieniając wino w swoją krew? Jaką postać ma ciało i krew Pana Jezusa? Ale czy to naprawdę jest chleb i wino? Dlaczego Pan Jezus może przemienić chleb w swoje ciało i wino w swoją krew? Kim były pierwsze osoby, które przyjęły pierwszą komunię świętą? Czy oni byli szczęśliwi? Z czyich rąk ją przyjęli? Czym jest komunia święta? Co robili apostołowie, kiedy Pan Jezus był w ich sercach? Kiedy Pan Jezus obiecał, że odda się jako pokarm wszystkim ludziom? Czy Pan Jezus dotrzymał swej obietnicy? Czy Pan Jezus chce oddać się również Wam? Kiedy będziecie mogli przyjąć Pana Jezusa? Kiedy miała miejsce pierwsza msza święta? Kto ją odprawił? Kim byli pierwsi kapłani? Co powinniście mówić w waszych sercach, kiedy widzicie podczas mszy świętej
kapłana podnoszącego hostię i kielich. Do zapamiętania. Co zrobił Pan Jezus podczas ostatniej wieczerzy? Podczas ostatniej wieczerzy Pan Jezus przemienił chleb i wino, swoje ciało i swoją krew. Dlaczego Pan Jezus może przemienić chleb i wino, swoje ciało i swoją krew? Pan Jezus może przemienić chleb i wino w swoje ciało i swoją krew, ponieważ On jest Bogiem, a Pan Bóg może uczynić wszystko.